Zdaniem dolnośląskiego kuratora oświaty po reformie dzieci nadal będą miały blisko do szkoły. W sprawie tworzenia sieci szkół do kuratorium ze strony jednostek samorządowych wpłynęło 9 uchwał oraz 2 w sprawie ich likwidacji. Te ostatnie zostały rozpatrzone negatywnie. W chwili obecnej ledwie część gmin złożyła, czy powiatów złożyła projekty swoich sieci. Spodziewamy się wysypu tychże pod koniec lutego czy na początku marca, ale zdążymy w przepisowym terminie tak, aby organy stanowiące gmin powiatów mogły podjąć ostateczną uchwałę o sieci szkół do końca marca. Ważnym elementem w trakcie wdrażania reformy w życie jest ustalenie nowej podstawy programowej. Konsultacje w tej sprawie trwały do końca stycznia. Konsultacje zakończyły się 31 stycznia. Wcześniej trwały uzgodnienia międzyresortowe. W tej chwili poddawane są analizie te wnioski i do soboty jeszcze będą trwały prace. Spotkają się koordynatorzy poszczególnych przedmiotów i wówczas zostaną zakończone prace nad projektem. I zostanie przedłożony projekt rozporządzenia ministrowi edukacji narodowej do podpisu. Dla wszystkich zainteresowanych reformą powstała specjalna infolinia, gdzie każdy może znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Pytań jest bardzo dużo. Są to pytania od organów prowadzących, które są w tej chwili na etapie przygotowania uchwał o sieci. Są pytania od rodziców i od nauczycieli. I tak po kolei. Organy prowadzące najczęściej proszą o pomoc w zinterpretowaniu jakiegoś przepisu z ustawy, który jest im potrzebny do sporządzenia uchwał. W piątek w Katowicach z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się pierwsza z cyklu konferencja dotycząca subwencji oświatowych. Natomiast co do zasady, subwencja prawdopodobnie będzie naliczana na oddział i dowartościowane finansowo zostaną te samorządy i te szkoły, w których praca odbywa się na jedną zmianę, a to oznacza większe wsparcie finansowe dla małych szkół. Jednostki samorządowe mają czas na zgłoszenie projektów sieci szkół do końca marca. Od początku roku, zgodnie z wcześniejszą nowelizacją ustawy, Karta Nauczyciela wzbogacona została o Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, w którym gromadzone są informacje o nauczycielach. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.